Lucjan Babczyk, dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale. No to czas wyruszyć w drogę. Przed nami około 600 km na północ. Zaplanowaliśmy, że najpierw pojedziemy do Częstochowy. To jest około 100 km, troszeczkę nam się to przedłuży, bo dużo jest ograniczeń 50 na godzinę. Ale już potem prosto Gierkówką, tak zwaną, na północ do Pruszcza Gdańskiego. Zapraszam do trwania do końca. Te 600 km przejedziemy na filmie, oczywiście w ciągu 5-6 minut. Po drodze wiele ciekawych obrazów. Piękny wschód słońca. No to jedziemy. Droga w nocy jest piękna, jak nie pada deszcz. Jest cicho, spokojnie. Zwierzaków w lesie nie widać. Ale my czekamy na wschód słońca. Na pewno go zobaczymy. No to jedziemy, piękna noc, ale obiecałem piękne widoki wschodu słońca. Zaraz za zakrętem, poczekaj jeszcze chwilę, piękne słońce wschodzące, zobacz. Żółte kolory, pomarańczowe, czerwone i tym podobne. Zaraz to będzie. Widzisz? Dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy w Pucku. Teraz czas na zakwaterowanie, przygotowanie sprzętu.
wybór odpowiednich sanen, skrzynek, haczyków, wędek różnego typu i maszerujemy do naszego czuwarka, naszego kutra, którego używamy już od 2006 czy 2007 roku. Dobrze się znalazł w tym samym miejscu. Bosman jest? Cześć pracy. Już go widać. No to wsiadamy. Znamy się ze 100 lat. Ja jestem tu od 2006. Kolega jest świeży. No to co, wypływamy? Port rybacki w Pucku. A zaraz będziemy wypływali, to pokażemy nową marinę. Piękna. A w dali nas odchodek połów. No to za przeszło tak prawdę, że nie zawsze przyjeżdżałem 19. A już poszłatem? No są, są. Tam, że już też jakieś bicia były. No. Dalej nie będzie komentarzy. Będzie tylko szum morza, emocje wędkujących i zadowolenie z pięknej zabawy przy ubowieniu Belon. Takich to nie ma. Takich to nie ma. Jest prosto pod światło. Jest cacy. Nawet cię widać. Widać to? Ta, bo ci zdmuchnie, uważaj. Na ciepło się wybrały. Rydolf zaciął, Rydek zaciął, wędeczka pięknie się ugina, mina poważna, mina poważna. No ale fajnie chodzi. Troszkę w poprzek, ale jest. Za kark dostała. Tak, nie trafiła. Piękna. Aha, wymiaru żeśmy zaznaczyli. Bo my z panem Lucjanem mamy jak na razie, panie Lucjanie, mamy co? Wielkie zero. Wielkie zero. No dobra, no ale będziemy próbować dalej. No. Czekaj, czekaj. No jest fajnie. Taka ładna rybeczka. Pięknie. Taka jest odfotografowany. Filmowany. Co planujesz dzisiaj? Jak to planujesz? No jakie ryby? Jak kondycja jest? Kondycja jest? Ale jeszcze nie wyciągnął. Pamiętaj, żeby wędka nie była tak. Troszkę poprzek, ale jest. Za kark dostała. Ale kurde, ma moc, nie? Nie zrobiliśmy tego.
centymetra. Powiedz, niech zwolni. Zwolni, niech zwolni. Tak, chyba, nie wiem. Była i już nie ma. Była i już nie ma. No, Lucjan szczęśliwy, zaciął. Tu coś widać, a tu się pluszcze. Ale ładnie, ostrożnie. No i taką sztukę zaliczył Lucjano. To byłaby trzecia, gdyby było wszystko dobrze. Ale niestety, tamte się wypięły. Łosoś, kurde, 100%. No. No, chodź. Ja robię film, Rudek. Odsuń się stamtąd. A to, co się martwisz? Zapisz sobie drugą. No, to ale tak zawsze jest. Jak cieniutko chwycona, nie? Wciągasz mi to pośle. No ja nie będę mówił. Kolejna sztuka zaliczona. Jest łowca. Jest łowca. Będzie miał? Nie wiem, zmierzysz, zobaczysz. Tacy. Weź mi z telefonu, bo... Proszę o komentarz, bo wracamy jak po zawodach dzisiejszych. Fajnie po zawodach. Suma summarum, licząc dwa dni, to jesteśmy w remisie wszyscy w trójkę. No, a generalnie to pogoda popisała, więc spoko. Wracamy do portu, do Puszka. Już niedaleko. Cześć. Damy wejście do portu rybackiego w Pucku. Jesteśmy już w porcie Pucku. Zaraz zatrzymujemy. Tu jest miejsce nasze zarezerwowane dla suwarka. Nawet jest napis suwarek. Ktoś się to czyta. Rezerwacja suwarek. Jesteśmy w porcie w Pucku, zacumujemy naszego suwarka i ruszymy w dalszą podróż na Kaszuby. Będzie to wyprawa na połów karpi i jesiotrów ogromnych. Do zobaczenia. O, ładnie do drabinki podjeżdża kolega.